Kochani, z tej strony Jacuś, a dzisiaj bez przedłużania zrobimy sobie dual boota Windowsa 11 obok Windowsa 10 na laptopie z 2012 roku. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Dobra kochani, pierwsze co musimy zrobić to przeanalizować, ile miejsca nam będzie na ten eksperyment potrzebny. Jak dobrze widzicie, mamy jak na razie 121 GB pamięci zajętej, a więc możemy sobie przejść do programu Mini Partition Tool. Jak widzimy, mamy tutaj dysk, dokładnie SanDisk SSD Ultra 240 GB i całą pamięć mamy wykorzystywaną, a więc możemy naszą partycję troszeczkę zmniejszyć za pomocą opcji Move Resize. Możemy sobie zwolnić takie nawet 100 GB. Jak dobrze widzimy, a zapas nadal jest. Mi się to wszystko nie rozjechało, bo nie możemy na jednym dysku zrobić dwóch osobnych tablicy partycjonowania. Musiałbym mieć drugi dysk tutaj włożyć, a niestety SSD-ka nie mam w tym momencie na stanie na ten interfejs SATA, ponieważ GoodRam już jeszcze z czasów Lenovo. Musimy zwolnić sobie 100 giga. Na system, jak dobrze widzimy, nadal troszeczkę miejsca zostanie, więc zmniejszamy sobie miejsce. I jak dobrze widzicie, nad tym obecnie pracuje system, więc aby to zrobić, musimy zrobić restart naszego laptopa. W trakcie restartu nasz laptop uruchomi się w trybie zmodyfikowanego systemu. I zaraz, kochani, zobaczycie właśnie ten system. I tak właśnie, kochani, to wygląda. Partition Wizard will start automatically. I w taki sposób zmniejszamy pamięć dyskową kosztem tworzenia nowej partycji. Zrobimy sobie dosłownie multiboota. Jak dobrze widzimy, operacja musi się odbywać w środowisku bardziej DOS-owskim niż Linuxowskim. Ale okej, można to równie dobrze zrobić za pomocą GNU Partition Manager. Gpart jest to taki zmodyfikowany Debian, właśnie stricte pod zarządzanie dyskami. Najbardziej, kochani, boli sam fakt, że będzie trzeba to wszystko cofać. A ja jutro sąsiadowi oddaję lapka. Kiedy zaczynamy zabawę z tym teraz. Dobra, mamy, kochani, w tym momencie restart naszego Sonyvoyo. O dziwo się udało. I nawet grafika ekranu blokada jest. Udało się. Jak widzicie, mamy w tym momencie 30 giga wolnych zaledwie. W Minitool Partition Wizard rozstaw partycji wygląda następująco. Tutaj mamy NTFS-a, tutaj mamy Unlocated. Klikamy prawym klawiszem myszy na Unlocated. Create. Tworzymy sobie nową partycję, oczywiście primary w życiu nielogiczną. I nazywamy ją W11, żeby się odznaczała podczas instalacji i żebyśmy wiedzieli, gdzie ją postawić. I klikamy sobie Apply. Yes. I voila. Mamy partycję W11. Widzicie, 100 giga mamy na 11. I przechodzimy teraz, kochani, do dual boota. Zaraz wam pokażę, jak. Widzicie, nasza klawiatura wygląda następująco. I powyżej znajdują się trzy klawisze. Assist, Web oraz Vio. Musimy się posłużyć klawiszem Assist, aby wejść do BIOS-u. I teraz po kliknięciu klawiszu Assist powinien ruszyć. Jak dobrze widzicie, logo Vio przez dłuższy czas niż zwykle i Vio Care tryb pogotowia systemu. Tutaj wybieramy drugą opcję, uruchom komputer przy użyciu nośnika zewnętrznego, ale wcześniej musimy się upewnić, że nasz pendrive wpięty jest do USB 2.0, ponieważ 3.0 jeszcze tego nie obsługiwało dla tego modelu. Jeszcze więc, jeżeli macie problem z bootowaniem systemu Windows na waszym laptopie Sonyvoyo za pomocą portu USB 3.0, przełączcie go do 2.0. Różni się tym, że 3.0 jest plastik wykończony na niebiesko, a 2.0 zazwyczaj na czarno lub biało. Wpinamy nasz pendrive z 11 i wybieramy opcję uruchom komputer przy użyciu nośnika zewnętrznego. Zatwierdzamy Enterem. Oczywiście, jeżeli macie system partycjonowania MBR, pendrive również musi być w MBR. Jeżeli macie GPT, również GPT. Press any key to boot from USB, jak dobrze widzieliście. I w tym momencie bootujemy 11 z naszego pendrive'a USB. No, troszeczkę to, jak widzicie, trwa, zanim się załaduje kursor ładowania systemu. W końcu po minucie czasu pokazał się kursor ładowania i zaczyna się proces naszej instalacji i robimy osobnego Windowsa na osobnej partycji. A więc klikam dalej, następnie zainstaluj teraz i będzie to dual boot. Oczywiście nie mam klucza produktu, robimy to tylko testowo. Wybierzemy sobie
też i wersję Pro. Dalej. Akceptuję. Dalej. Niestandardowa. I mamy od razu partycję opisaną jako W11. I po kliknięciu klawisza dalej rozpoczyna się proces kopiowania plików. Po rozpoczęciu się w tym momencie klikamy start i nasz czas zaczyna odliczanie. Kopiowanie plików do Windowsa 11 na dysku SSD. Masakra, co nie? Tak jak mówiłem, urucham ponownie. Oczywiście dla ciekawskich, nasze zabawy oraz nasza dziesiątka stoi na trybie Legacy Support, dlatego jest MBR. Więc na koniec naszych zabaw powinienem to wszystko ogarnąć, powinienem zrobić format systemu, przełączyć BIOS do trybu GPT i postawić tutaj jak należy system w formacie plików z tabelą partycjonowania GPT. O! I tu niespodzianka, w taki sposób właśnie mamy dual boota Windowsa 11 z Windowsem 10. I w taki sposób mamy dwa systemy na jednym laptopie. Przygotowywanie urządzeń, uruchamianie usług. Także jak dobrze kochani widzicie, nasz bootloader w tym momencie się połączył. I mamy dwa systemy w jednym. Wow! I wcale nie minęło tak dużo czasu. Super! Przygotowywanie urządzeń. Przygotowywanie. Start po 6 minutach stania na przygotowaniu. I możemy się swobodnie przełączać. Jest 30 sekund. Wybrać system domyślny oraz wybrać inne opcje odzyskiwania. Ale jak dobrze widzicie, tak właśnie wygląda nasz dual boot 11 z 10. W każdej chwili możemy się przełączyć i później wam na końcu pokażę, jak się tego pozbyć i zostać przy jednym systemie. A jak na razie czeka nas pierwsza konfiguracja Windowsa 11 na laptopie z 2012 roku, który już dzisiaj w historii nie powinien praktycznie istnieć. Właśnie słyszałem, kochani, start Windowsa. Windows 11, najnowsza kompilacja, odpaliła na laptopie z 2012 roku. Teraz zobaczymy, czy na każdym AMD Windows 11 tak dobrze chodzi. Ponieważ tutaj też mamy procesor AMD, lecz bardzo stary i dwurdzeniowy zaledwie. Po tej animacji już widzicie, jak to idzie po klatkach. To nie wróży dobrze. Ale nie gdybajmy, zobaczmy. No, płynność tej animacji też pozostawiała wiele do życzenia. Lapek już przestał tak głośno chodzić początkowo, więc nie jest źle. Aczkolwiek płynność tych animacji, sami widzicie jaka jest. O dziwo Wi-Fi działa. Już ze mną się chce łączyć automatycznie. Tak, jest taka możliwość, na szczęście. Byście byli ciekawi kiedykolwiek, czy da się skonfigurować 11 bez internetu. Teraz mamy czekaj. I wajo. Voila. No jak dobrze widzicie, odtwarzanie filmu 4K w rozdzielczości zaledwie 720p stanowi już dla tego lapka duże wyzwanie. Jak widzicie, nawet nie odpaliśmy tego Full HD. A jakość jest taka, jaka jest. Ostrość obrazu, o dziwo, jest dość dobra jak na matrycę TN-kę, ale renderowanie, mimo tego, że jak dobrze widzicie, mamy już tutaj wybuforowaną bardzo długą ilość, to po prostu nie nadrabia. Moce obliczeniowe sobie po prostu nie radzą. I teraz pokażę wam, jak tego dual boota usunąć, aby sąsiad znów mógł korzystać sobie spokojnie na dziesiątce i aby nasza zabawa mu tego codziennego korzystać z lapka nie w żaden sposób nie utrudniła. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to właśnie przełączyć się na nasz system główny, czyli na naszą dziesiątkę. Dlatego musimy się wylogować z 11. Nic się nie wydarzy, nawet jeżeli system się uszkodzi, to nie szkodzi, bo i tak musimy się go pozbyć. Problemy są i to dość spore z użytkowaniem, dlatego przechodzimy na naszą dziesiątkę. Jak widzimy, po wybraniu dziesiątki wybierany jest zupełnie inny patch bootloadera i nasz lapek całkowicie się restartuje. Ale nasza dziesiątka, jak dobrze widzicie, jest, funkcjonuje prawidłowo, działa dobrze. I teraz musimy zrobić rzecz następującą. Po pierwsze, musimy wyczyścić partycję z 11. Po drugie, musimy scalić ją z istniejącą partycją dziesiątki. I po trzecie, musimy usunąć
w selektor bootloadera naszego systemu operacyjnego, więc takie kroki musimy poczynić, aby pozbyć się 11. Takie kroki musimy jeszcze dzisiaj poczynić, a już jest 10 po drugiej. Teraz, jak przywrócić to, co było i pozbyć się 11? Odpalamy program do partycjonowania dysku, w tym wypadku Minitool Partition Wizard jako administrator. Szczęście nasze jest takie, że Windows jest na tyle inteligentny, że nie tworzy sobie dodatkowych partycji rozruchowych ani partycji recovery, tylko dodaje do bieżących istniejących. Zatem mamy robótkę jeszcze bardziej ułatwioną, ponieważ tu jest nasza 11. Klikamy Delete, następnie klikamy Apply, aby zatwierdzić naszą operację. Yes. Bez problemu została usunięta. Następnie naszą partycję możemy sobie rozszerzyć, klikając prawym klawiszem myszy, następnie wybierając opcję Move Resize. Rozszerzamy o przestrzeń, którą usunęliśmy. Klikamy OK. Następnie klikamy Apply, aby zatwierdzić naszą operację. Klikamy Yes. I voilà, w taki sposób, nawet bez restartu, bez żadnych problemów, powiększyliśmy nasze miejsce do tego, co było. I w taki sposób na szybko mieliśmy 11, już mamy z powrotem naszą 10 i nasze brakujące miejsce na dysku. Teraz pewnie jesteście ciekawi, co się dzieje w strukturze bootloadera. Tutaj zróbmy restart i zobaczmy, co się wydarzy. I teraz zobaczmy, co z naszym bootloaderem. Wajo? No właśnie. I mamy uszkodzony bootloader. I teraz, kochani, jak go naprawić? Właśnie. Mówiłem, że będzie nas to czekać. F8, aby uzyskać dostęp do ustawień uruchamiania, F9, aby użyć innego systemu operacyjnego. I w tym wypadku Winloada nie ma. No to super, kochani. Bootloader Windowsa 11 stał się naszym głównym bootloaderem i usuwając 11, nie mamy w ogóle bootloadera. Więc możemy kliknąć F9, aby użyć naszej 10 i teraz musimy właśnie, kochani, to naprawić, aby w ogóle tego screenu startowego po prostu nie było. Mogliśmy wybrać od razu system 10 jako główny, aby tego uniknąć i wtedy byśmy tego problemu uniknęli. Ale jak dobrze widzicie, ten bootloader nadal istnieje, więc klikamy kontynuuj, przejdź do systemu Windows 10. Nieźle, co? Teraz, kochani, musimy naprawić strukturę bootloadera, która przez naszą 11 została mocno zachwiana. Jak to naprawić, zapytacie? Wejdziemy sobie w msconfig, a więc na klawiaturze klikamy Windows R, aby uzyskać okienko uruchom. Następnie w okienku uruchom wpisujemy frazę msconfig, klikamy OK. Po kliknięciu OK ukaże się okno konfiguracji naszego systemu. Tutaj wchodzimy sobie w zakładkę rozruch i następnie usuwamy Windows 11 i zostawiamy Windows 10. Klikamy zastosuj i zaznaczamy opcję rozruch bez interfejsu GUI i limit czasu zostawiamy 3. Klikamy zastosuj, następnie OK i uruchamiamy ponownie, aby zobaczyć nasze efekty. Wajo? I Windows 10. I tyle, kochani. Zrobiliśmy. Testowaliśmy Windowsa 10 w dual bootie z 11 na tym lapku i możemy łatwo stwierdzić, że tutaj nie ma to zbytnio większego sensu. I póki 10 ma wsparcie, będzie działać 10. Byłoby ode mnie na tyle. Kończymy nagrywki, godzina 2:20 dokładnie. Na dzisiaj to już koniec. Jutro oddaję lapka sąsiadowi. Zabawiliśmy się w tę noc nieźle z tym dual bootem 10-11. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia, nocy, tak jak teraz, lub też wieczora, zależnie od której porze mnie oglądacie. Do następnego odcineczka, już na pewno z czegoś innego. Trzymajcie się, no i cześć.